prowokacyjny tytuł. Słuchajcie, siadło mi to dzisiaj podczas porannego rozruchu, jak nie przymierzając, gołąb na parapecie. I jak ten gołąb po prostu nasrało na sam środek tak, że się nie da obok tego przejść obojętnie. Po prostu się nie da. Czy dieta keto faktycznie jest ok? Zobaczmy. A jest? Mówię oczywiście o waszej diecie keto. O waszej diecie dla was. Ja nie pytam o prawdy absolutne. Słuchajcie, ostatnio jakoś na żywo, znaczy tak na żywo, ale w internecie, rozmawialiśmy o powrotach na dietę keto, nie? W sensie o powrotach po przerwach. Tam jakiś, nie wiem, przedłużony weekend na wyższych węglach, a wie jednak, to nic, trzeba będzie zejść na dół. Przedłużony weekend na wyższych węglach, albo nerwowy okres w życiu, wakacje od diety, albo inne tam słodko pierdzące tłumaczenia i wymówki. No i ja w tym momencie miałem takie, ale o co chodzi, nie? O co chodzi? No dobra, mniej wygodnie, ale też mniej wieje, więc będzie lepiej słychać. Wracamy do pytania, które gdzieś tam się urodziło w głowie. O co tu do cholery chodzi? Słuchajcie, no bo zaczynamy swoją dietę, zaczynamy keto i wszyscy po prostu na wyścigi chwalimy, jaka to ta dieta jest super, nie? Po prostu samopoczucie, rewelacja, posiłki wyśmienite, zdrowa siła rośnie w nas jak, nie wiem, jak konar po braweranie, a tu nagle bach, nie? Jedna poszła jak pszczoła w pyłek, drugi jak dzik w kukurydze, po prostu jakoś tak się, jakoś tak wyszło, nie? Chcecie wy... I tu pytanie, wy naprawdę lubicie tą swoją niskowęglowodanową michę? No bo to dla mnie to taka trochę parodia fikcji, nie? Że generalnie wszystko jest super, ale jak zrobię przerwę, no to już, wiecie, na jednym dniu czy dwóch najczęściej się nie kończy, nie? To tam jakby zamienia to się w dni, tygodnie pełne makaronów, chlebusiów, ciasteczek, cukiereczków. I może to myślenie za bardzo na wprost, ale dla mnie przynajmniej, jeśli uważam, że jeśli czuję, że moja dieta jest super, to nie widzę potrzeby, żeby ją zmieniać, nie? To jakby, jeśli czuję, że mój sposób odżywiania jest dla mnie ok, jest w porządku, no to trochę szkoda mi poświęcać te wszystkie zalety, te wszystkie plusy, które mi to daje. Co innego, gdybym patrzył się na moją dietę, na tą wysokotłuszczową, niskowęglowodanową dietę, jak na, nie wiem, no jak na przymus, jakiś niesmaczny syrop, nie? To wtedy jakby, wiadomo, mógłbym odbić w drugą stronę. No ale przecież w większości przypadków rozpływamy się nad tym, że dieta keto jest ok. A jest? Coś wam powiem. Żarcie w opór tłuszczów, nie tłuszczy, żarcie tłuszczy to kanibalizm, żarcie w opór tłuszczów nasyconych zobowiązuje. Serio. Jak jesteście na diecie ketogennej, jak jesteście na diecie wysokotłuszczowej, to zwiększona podaż tłuszczów nasyconych nie zrobi wam krzywdy. Natomiast jeśli macie tendencję do częstego uciekania w wysokie węgle, no to rozważcie ucieczkę, rozważcie zostawienie w cholerę diety keto. Nawyki żywieniowe zostają, nie? A zwiększona podaż tłuszczu nasyconego źle się komponuje z wysokimi węglami. Wy wiecie przecież dlaczego. Tłuszcze nasycone w większości przypadków pogorszą waszą wrażliwość insulinową i to dlatego, między innymi dlatego na dietach zbilansowanych zaleca się ograniczenie spożycia tłuszczów, w tym tłuszczów nasyconych. No dlatego, że na diecie zbilansowanej węgli jest po prostu od metra. Połączenie tłuszczów nasyconych i węglowodanów to zabójczo smaczna mieszanka. No, łatwo w tym momencie przewalić kalorie. Słuchajcie, kojarzycie typową dietę amerykańską? 20-40-40, 20% energii z białek, 40% z węgli, 40% z tłuszczów, a epidemię otyłości w USA? To wiecie, o czym mówię. Dawno nie nagrywałem na klęczkach. Cykl Randla. Słuchajcie, kiedy dostarczamy jednocześnie nasyconych i węgli, czyli dwóch rodzajów wysokooktanowego paliwa, w naszym organizmie zaczynają dziać się cuda, a w zasadzie antycuda. Zaczyna się ostra rywalizacja na
szlakach metabolicznych, a nadmierna produkcja wolnych rodników będzie na przykład indukowała stany zapalne. No można oczywiście powiedzieć, no okej, no to nie łącz tłuszczów, nie łącz nasyconych z węglami, ale to nie jest takie proste, bo trawienie nie trwa 5 minut. To nie jest tak, że jak godzinkę po zjedzeniu tłustego posiłku opierdzielimy michę lodów czy innych słodyczy, to już będzie okej. Jeszcze jedna kwestia z powrotami na keto. Jeśli nie chcecie musieć wracać, to po prostu nie przestawajcie. Ktoś powie, no okej, no ale ja lubię owoce, nie? Przychodzi tam lato, jesień, ja lubię owoce. No dobra, no oczywiście, że jest różnica między spożywaniem 20 gramów węglowodanów, 40 czy 80, jeśli dorzucę te owoce, ale sam fakt, że wrzucam do mojej michy, nie wiem, arbuza, nie oznacza, że wszystko inne musi iść w cholerę. Nie oznacza, że muszę wysadzać całą swoją dietę, nie? Czy jakby tak zero-jedynkowo, a to skoro już jestem na tych owocach, to już te pierogi, tam makarony, chleby, to już jakby na całość, nie? Jeśli tak robicie, jeśli tak zrobicie, no to jeśli za chwilę będziecie chcieli wrócić na dietę ketogenną, to przyjdziecie do mnie z pytaniem, no wracam na keto, no masz dla mnie jakąś radę? Na tę chwilę jedną. Wiesz, że jednym z przeciwwskazań do stosowania diet ketogennych jest niezdolność do utrzymania takiego sposobu odżywiania. No oczywiście również nieprawidłowe stosowanie tej diety, no ale to już jakby bardziej oczywiste. Gdybym miał podsumować to wszystko, to musiałbym się zamienić w jakiegoś nieokrzesanego typa i na wasze pytanie odpowiedzieć pytaniem. Z drugiej strony zamiana w nieokrzesanego typa jest ok, bo to wychodzi na to, że niczego nie muszę zmieniać. Słuchajcie, zawsze uważałem i cały czas uważam, że albo szczerze, albo miło. Pytacie, czy dieta keto faktycznie jest ok? Odpowiadam, a jest? A tak w ogóle to mam przekonanie graniczące z pewnością, że większość tego zamieszania bierze się z jednej prostej rzeczy, a nie powiem wam na razie jakiej, bo to jest dość świeża myśl. Pozwólcie, że poobracam ją sobie kilka dni w głowie i zobaczę, czy po tych kilku dniach dalej będzie taka świeża, nie? Czy dalej mnie się będzie podobała. Na razie spadam pod ambony i cisnę dalej, ale wrócę. Ale wrócę, bo wiecie przecież, że przy mnie bumerang to jakaś marna popierdółka. Oczekujcie mnie tam, gdzie zwykle, czyli w waszych lodówkach, na półkach ze zdrową żywnością. Oczekujcie mnie na kanale Ketonator, na stronie Ketonator, na grupie Wyższa Szkoła Robienia Ketozy. W ogóle bądźcie czujni, bo nowe www się pisze. Pisze też się nowy kurs, więc za chwilę będzie tego sporo, sporo więcej. Na dzisiaj dzięki. Ale zatrzęsło. Trzymajcie się panie, trzymajcie się pany. Tyle na dzisiaj. Dzięki za dzisiaj. Standardowo życzę wam dobrego dnia albo dobrego wieczoru, a na pewno, powiedzmy to razem, dobrego życia. No i treningu. Do zobaczenia. Drodzy keto parafianie, zebraliśmy się tutaj,